Tam dalej układaj, to będzie tak? Proszę, panu, Dobra. Dziękujemy bardzo mieszkańcom Koszalina za mnóstwo zaangażowania w zbiórkę właśnie odzieży dla pogorzelców z Koszalina. Udało nam się zebrać 3 pełne samochody odzieży, to jest kilkaset sztuk. Bardzo Państwu dziękujemy za zaangażowanie. Nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie, bo kilku godzin, udało nam się uzbierać niemal ciuchy dla wszystkich ludzi. No, ciężka praca była za nami, już jest. Tak naprawdę teraz właśnie zostawiamy te ciuchy w przytulisku brata Alberta przy ulicy Mieszka I. W Koszalinie i te dary zostawiamy, a Wam, czytelnikom, serdecznie dziękujemy. O kolejnych potrzebach tych ludzi będziemy Was informować na bieżąco. Może tak właśnie. Szybciej. Tak. Dobrze. Panie dyrektorze, podjęliście też inicjatywę, zbieracie odzież dla pogorzelców z Koszalina. Tutaj u Was można ją do Was przynosić, pogorzelcy sobie wybiorą. Jak zachęcić mieszkańców do tego, by wsparli tą inicjatywę? Zaraz po naszej inicjatywie. Tak. Szanowni Państwo, Polski Czerwony Krzyż jest otwarty zawsze na pomoc biednym ludziom, a w tym przypadku, jeśli chodzi o takie nieszczęście jak Pogorzelsko. My na ten czas dysponujemy odpowiednią ilością żywności. Mamy żywność, że tak powiem, pochodzenia unijnego, jak również mamy ze zbiórek. Mamy również, jak Państwo widzieliście, sklepik, magazyn z odzieżą używaną. No dzięki, że Państwo również się zaangażowali. To jest bardzo cenna dla nas sprawa, że tyle tej odzieży przywieźliście. Wiadomo, że prosilibyśmy, kto może, żeby na przykład bieliznę osobistą, żeby to była nowa, to jest najlepiej, bo ci ludzie nie mają w tej chwili skarpetki, prawda, żeby, no nie ma gdzie nawet uprać. Natomiast ta wierzchnia, odzież, tak Państwo widzieliście, mamy jej pod dostatkiem. Jeżeli ci ludzie już otrzymają mieszkanie, jakieś lokum, Caritas zaoferował, że da jakieś meble, a przede wszystkim tapczaniki do spania. My deklarujemy, że wydamy tym ludziom z zapasów koce nowe, prześcieradła i te inne rzeczy, które tam po prostu będą niezbędne dla tych ludzi, dla tych rodzin. I te rubania oczywiście. I już tu wiem, że dzisiaj przychodzili Państwo po żywność. My, słuchajcie Państwo, jest to pewien rozdział tej żywności, ale w tym przypadku, jak chodzi o pogorzelców, a w tym przypadku dużo ludzi będzie bezdomnych, ja tak sądzę, bo tam wśród tych ludzi, którzy mieszkali, byli po prostu ludzie bezdomni. Panie dyrektorze, a jak zachęcić mieszkańców, żeby jeszcze przywozili już do Was, bo my jako redakcja już zakończyliśmy te działania, bo brakuje nam po prostu sił, paręnaście godzin zbierania tej odzieży, to jest bardzo dużo ciężkiej pracy i naprawdę chwalimy Was za to, bo to jest ciężki kawał chleba. Jak zaprosić mieszkańców, żeby właśnie do Was i kiedy i jak można dostarczać tą odzież, czy właśnie te inne przedmioty, jakieś artykuły? Szanowni Państwo, bardzo prosimy, jeśli Państwo jesteście w stanie dostarczyć do nas odzież, czy to będzie odzież używana, czy odzież nowa, to bardzo prosimy. Na Grunwaldzko 20 jest ten magazyn czynny od godziny 8 do godziny, że tak powiem, 3 i wszystko po prostu od Państwa przyjmiemy. Wszyscy te buty, trzyma Pani? Szpilki. Dzisiaj już zakończyliśmy akcję, naszą akcję zbiórki odzieży dla pogorzelców z bloku przy ulicy Słowiańskiej, który spłonął doszczętnie. Ostatnie dary przekazane przez Państwa, przez naszych czytelników, za co bardzo dziękujemy, było ich mnóstwo, kilkaset sztuk odzieży przekazaliśmy dzisiaj do Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie właśnie pogorzelcy zgłaszają się po żywność i będą też wybierali właśnie w tej odzieży, czy coś się dla nich przyda. Osoby, które miałyby chęć jeszcze przynieść kolejne dary, kolejną odzież,
To zapraszamy właśnie do tego punktu PCK przy ulicy Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie, czynne od godziny 8 do 15. Tutaj wolontariusze i dyrektorzy czekają na Państwa dary, więc tę pomoc można tutaj przekazać i ona będzie trafiała w ręce pogorzelców. Dziękuję jeszcze raz za całą akcję. No i oby przy kolejnych akcjach było tak wielkie zainteresowanie jak i teraz. O, się zaklinął. Ja słucham.